Nazywam się Rafał Cygan, jestem specjalistą chirurgii ogólnej. Mam przyjemność kierować tutejszym oddziałem chirurgii ogólnej od 1 stycznia 2023 roku. Uprzednio pracowałem 20 lat w jednym z dużych krakowskich szpitali. W naszym oddziale pracuje 7 chirurgów ze specjalizacją chirurgii ogólnej oraz 3 rezydentów w trakcie specjalizacji z tej dziedziny. Dysponujemy wysoką kadrą wielospecjalistyczną, zarówno lekarską, jak i pielęgniarską. W naszym oddziale pracują na stałe 2 pani rehabilitantki oraz pani dietetyk. W oddziale posiadamy 23 łóżka. Rocznie wykonujemy około 1400 zabiegów, zarówno planowych, jak i ostrych. W naszym oddziale oferujemy pełną gamę zabiegów w zakresie chirurgii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów metodą laparoskopową. Są to zabiegi laparoskopowe z zakresu chirurgii pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, szycie perforacji przewodu pokarmowego. Oferujemy pełną gamę zabiegów naprawczych przepuklin, zarówno klasycznie, jak i laparoskopowo z szyciem materiałów syntetycznych. Oferujemy również naprawy nawrotowych, dużych przepuklin brzusznych z abdominoplastyką włącznie. Operacje łagodnego przerostu i nowotworów tarczycy. Endoskopowe zabiegi laparoskopowe w zakresie chorób nowotworowych i jelita grubego. Zabiegi proktologiczne, usunięcie hemoroidów, zatok włosowych, usuwanie polipów końcowego odcinka jelita grubego. W naszym oddziale pracuje nie w pełnym wymiarze pracy 2 chirurgów naczyniowych, którzy wykonują porty naczyniowe i dostępy naczyniowe do hemodializ. Również w naszym zespole raz na 2 tygodnie odbywają się operacje laryngologiczne. To są septoplastyki przegród nosowych. I w naszym zespole również pracuje urolog wykonujący drobne zabiegi urologiczne. Chirurgia ogólna to również pracownia endoskopowa, która działa w naszym szpitalu 4 dni w tygodniu. Wykonuje zabiegi w znieczuleniu ogólnym. Oferujemy szeroką gamę zabiegów. Są to mukozektomie, ablacje guzów, usunięcie polipów. W naszej pracowni wykonywane są endoskopowe i laparoskopowe zabiegi dostępu do żywienia jelitowego, tak zwane PEGI. Od końca czerwca planujemy wprowadzić badania diagnostyczne EU, są to endoskopowe badania ultrasonograficzne do diagnozowania chorób czustki. W naszym szpitalu funkcjonuje bardzo dobrze pakiet onkologiczny. Jest to pakiet, który pomaga ludziom z chorobami nowotworowymi w diagnostyce, leczeniu i w monitorowaniu procesów nowotworowych. Chorzy z rejonów naszego powiatu nie muszą już dojeżdżać do Krakowa na tego typu konsylia onkologiczne, które to kwalifikowały i wysyłały chorych do zabiegów operacyjnych. Teraz te konsylia odbywają się w naszym szpitalu. Operujemy chorych u nas w oddziale metodą laparoskopową. W naszym zespole są 2 pani koordynujące, zajmujące się ustalaniem terminów badań, jak i późniejsze dalsze leczenie onkologiczne w innych jednostkach, jeżeli jest wymagane po zabiegu. W naszym oddziale dysponujemy bardzo krótkimi terminami przyjęć i zabiegów operacyjnych. Są to terminy chyba najkrótsze w całej Polsce. Termin przyjęcia do oddziału i zabiegu to jest około 1 miesiąca.